Dzięki, że przyszłaś. Nie było tak źle. Nikt mi się nie podoba. Aj, Gary. Nie. Brakuje im nieco motywacji, ale nie było źle. Motywacji? Oglądacie właśnie na żywo, prosto z Brodkowiska, casting na zawodników do drużyny Red Sharks. Zaprezentowały się już różne osoby, ale nikt nie dostał łapki w górę od Garego i Juliany. A teraz pora na kolejnego brodkarza. Benicio? Co on tu robi? Już ci mówiłam i powtórzę to jeszcze raz, że dopuszczenie tego chłopaka na casting to zły pomysł. Wygląda na to, że trenerka nie stoi dziś po twojej stronie. Chyba będziesz musiał się wykazać, żeby dostać miejsce w Red Sharks. W porządku. To nie będzie żaden problem. Zobaczycie, do czego jestem zdolny. Masz minutę. Spróbujmy czegoś innego. Pokaż nam, jak pracujesz w grupie. Może... z Ambar. Zapraszam. Dobrze. Posłuchajcie Juliany. Jazda. Wow, nie wiedziałam, że Benicio jeździ. A co dopiero tak super? Ten chłopak jest super, chcę go w mojej drużynie. Dobra, widzę, że jest dobrym wrotkarzem, ale nie chcę w mojej drużynie kogoś, kto zachowuje się w taki sposób. Nie, kropka. Benicio! Muszę wam coś powiedzieć. Ambar, byłaś naprawdę dobra. A ty dostałeś się do Red Sharks. Co? Ale nie chcę tutaj żadnych problemów. Jeden fałszywy krok i wylatujesz, to jasne? Tak, jasne. Dobrze. W porządku. Dziękuję. Dzięki za występ. Niestety, w tej chwili szukamy czegoś innego, ale praktyka czyni mistrza. Dzięki. Nasz kolejny zawodnik. A co to ma być? To jakiś bal przebierańców? Pewnie założył maskę, żeby nikt go nie rozpoznał. Więc kto to? Możesz zaczynać. Wow, ten tajemniczy zawodnik ma naprawdę mega talent. Kto to jest? Bardzo podoba mi się, jak się rusza. Tak, mnie również. Wiesz, co jest dziwne? Jego styl jazdy chyba wydaje mi się znajomy. Chodź tu bliżej. Chodź. Nie ma wątpliwości, że jesteś wspaniały, tak? W 100% zgadzam się z Julianą. Przyznaję, że jesteś takim wrotkarzem, jakich szukamy do drużyny Red Sharks. Ale jest jedno ale. Musisz pokazać swoją twarz. To nie podlega negocjacji. Jeśli chcesz być częścią drużyny, musisz zdjąć tę maskę. Ramiro? Ramiro?